Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, to się chyba właśnie rozpoczyna wtorek, to jest właśnie prawdopodobnie 18 sierpnia, a ja bardzo serdecznie Was zapraszam i witam Was w nowych stawakach dzisiejszych wtorkowych, które będą na pewno superowe, bo będą na pewno święte, bo będą z cytatem od świętego. Ale to wiecie, a jak nie wiecie, zaraz się dowiecie, a ja to już pewnie mówiłem miliard razy, więc może po prostu zacznijmy. Moi drodzy moi kochani, witam was bardzo serdecznie we wtorkowych stawakach i zapraszam, jak zawsze, we wtorki, zgodnie z naszą wielowiekową tradycją, na cytat ze świętego bądź ze świętej. Dzisiaj będzie święta, jak najbardziej. Będzie to bardzo znane, chociaż ja wiem, takie znane. Bardzo znana święta. Zdanie jej, może też w sumie znane, chyba tak, chyba bardzo znane. A jak nie znacie, to właśnie poznacie. Posłuchajcie. Święta Urszula Leduchowska, cudowna święta, która powiedziała następująco zdanie Bądźmy święci a więcej zrobimy dla świata niż najsławniejsi wodzowie Pani bardzo to jest ważne Spójrzcie, wydaje się, że takie najważniejsze wydarzenia, tak, w historii świata są często związane z bardzo wielkimi ludźmi, z wielkimi przywódcami, jak nazywa to św. Urszula, wodzami, tak? Tu nie chodzi tylko oczywiście o klimaty armiowojenne, ale w ogóle od przywódców światowych, od tych, którzy jakoś tam pchnęli różnego rodzaju idee do przodu itd. i tak dalej. Ja absolutnie nie neguję, że to są w ogóle ważne postacie i w ogóle ważne wydarzenia, ale, kochani, kiedyś się bardzo wszyscy zdziwimy po śmierci, jak już nam Pan Bóg że tak powiem, objawi całą rzeczywistość. Będziemy mieli nie tylko taki szczątkowy sposób patrzenia, jaki mamy, taki nasz mały z tego naszego małego kawałka świata, z naszego małego życia, tylko taki obraz wszystkiego, co się wydarzyło w ogóle w historii świata. I nagle zobaczymy, jak świat został pchnięty przez ludzi niewidocznych, nieznanych, niekoniecznie, którzy dokonali wielkich przełomów, a którzy byli święci. I oczywiście część z nich to będą również wielcy święci, bardzo znani i w ogóle rzeczywiście przeomowi jak tam różni święci papierze czy różni święci teologowie, którzy pchnęli bardzo wiele spraw do przodu. To jasne, nie chodzi mi o to, że oni nie mają znaczenia. Ale to, czego teraz nie widzimy, to nie widzimy, kochani, mnóstwa takiej świętości, która dzieje się na co dzień, takiej świętości, która dzieje się w codziennym zmaganiu. Tak jak wam mówiłem wczoraj na przykład, tak, o, o misji byciu mężem, żoną, ojcem, mamą. Kochani, bardzo niewiele widzimy, jakby ile się dzieje w świętości matek, które kochają swoje dzieci, kochają swoich mężów. Niewiele widzimy w świętości ojców, którzy kochają swoje dzieci, kochają swoje żony. Niewiele widzimy w świętości różnych księży na przykład, którzy gdzieś tam pracują niesamowitą pracą, której nie widać szeroko, nie widać jej na świecie, nie piszą o tym w gazetach. Każdy akt świętości, walki o świętość, każdy akt, kiedy rezygnujesz z grzechu, każdy akt, kiedy wybierasz Pana Boga, kiedy wybierasz miłość, kiedy wybierasz dobro, kiedy chcesz pójść naprawdę za Jego wolą, kochani, to są rzeczy, które radykalnie zmieniają ten świat. Jeżeli się myślisz, że twoja walka, twoje zmaganie się, twoja praca nad sobą, twoja miłość, twoja cierpliwość, twoje upadki, z których się podnosisz i naprawdę próbujesz się z nich podnosić, jeżeli myślisz, że one nie mają znaczenia, głęboko się mylisz. Jak mówi święta Urszula, te wszystkie rzeczy są znacznie większe w oczach Bożych i w ogóle w historii tego świata niż największe zwycięstwa największych wodów na świecie. Twoje dzisiejsze zwycięstwo, jeżeli takie dzisiaj odniesiesz, spróbuj dzisiaj podnieść... Po, po, podjąć walkę o świętość. Jeżeli dzisiaj podejmiesz tą walkę, nawet jeżeli upadniesz, ale podejmiesz ją znowu dzisiaj i będziesz ją podejmować i podejmować i podejmować, to odniesiesz najważniejsze w historii świata zwycięstwo. Na tym jest zbudowana tak naprawdę historia świata. Kochani, pomyślcie o tym, bo to radykalnie zmienia perspektywę. Drodzy moi mili, bardzo, bardzo, bardzo wam serdecznie dziękuję za kolejne spotkanie wstawakowe, wtorkowe tym razem i zapraszam oczywiście na jutrzejsze. Mam nadzieję, że macie się w tej połowie sierpnia dobrze, no bo czemu mielibyście się nie mieć dobrze, nie? Jest z nami Pan Bóg, Pan Bóg nas kocha. Pan Bóg nas chce podnosić z naszych upadków i dawać nam świętość. Co tu można chcieć więcej? No to miejcie się najlepiej na świecie. Bardzo ściskam, bardzo pozdrawiam, bardzo Błogosławie. I do zobaczenia już jutro. A jutro w ogóle będzie odcinek taki z powrotem do przeszłości. Będzie coś, na co wielu z Was czeka, co w ogóle mnie dziwi, ale wielu z Was czeka na to. Zapraszam jutro. Zobaczycie taka pierdółka, ale y może będzie fajnie, i śmiesznie, i dobrze, i święcie. Ściskam, pozdrawiam, Błogosławie z Bogiem. Do jutra. Pa!